kolanach, głowę spuściła na piersi i pogrążyła się w milczeniu. Zetnij szyję, wołał Kmicic. Ale nie zgniewaj się. Jeszcze wszystkiego nie wyznał. Jeszcze? Jęknęła panna. Bo to oni potem posłali do poniewierza o pomoc. Przyszło 100 głupich pachołków z oficjerami. Tych przepłoszyłem, a oficjerów, na Boga, nie gniewaj się. Kazałem gołych pognać kańczugami po śniegu. Tak jak raz panu Tumgratowi Worszańskiemu uczynił. Wielbiczówna podniosła głowę. Surowej oczy pałały gniewem, a purpura wystąpiła na policzki. Wać pan, nie masz wstydu i sumienia! Rzekła. Kmicic spojrzał zdziwiony. Zamilkł na chwilę, po czym spytał zmienionym głosem. Prawdę li mówisz, czy udajesz? Prawdę mówię, że hajdamaki godny to uczynek, nie kawalera!